Witamy Państwa z jednego z kultowych miejsc dla każdego kibica futbolu, czyli ze Stadio Santiago Bernabeu. Komentować to spotkanie będą dla Państwa Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Atletikowi Bilbao. Wszyscy trenerzy zastanawiają się, jak powstrzymać napastników Realu Madryt. Jak dotąd królewscy strzelili najwięcej bramek w całej lidze. Na tym stadionie regularnie padają wysokie wyniki. Kibicom to się podoba. Każdy miłośnik piłki nożnej lubi oglądać bramki. Byle tylko nie dać rywalom strzelić więcej. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Spójrzmy na ustawienie gości. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. O tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Strata w środkowej strefie boiska. Już blisko pola karnego. Pięknie dograł. Teraz szansa na prowadzenie. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. Teraz Cristiano Ronaldo. Robi się niebezpiecznie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Zatrzymany atak. Aduriz. No, już blisko pole karne. Ach, szkoda, strata. Luka Modrić. Modrić. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Prostopadłe podanie. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Luka Modrić. Ma wsparcie, jak to rozegra. Gol! Pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Niestety kontuzja gracza będzie musiał opuścić boisko. W jego miejsce wejdzie rezerwowy. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Mikel San Jose. Atak pozycyjny długo rozgrywany. Jakby chcieli uśpić czujność rywala. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Dobra pozycja do oddania strzału. Fani Realu Madryt mogą wziąć udział w zwiedzaniu stadionu pod nazwą Bernabeu Tour. Podczas zwiedzania mamy możliwość obejrzenia panoramy stadionu, sali pamięci, press roomu. Można obejść boisko, zwiedzić lożę prezesa, a nawet szatnie pierwszego zespołu. Blisko pole karne. Przejęli piłkę.
Casemiro. Precyzyjnie podał w tempo. Benzema! Świetnie, brawa dla bramkarza. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Cristiano Ronaldo teraz. Gareth Bale. No, z tego miejsca można strzelać. Rodriguez! Piękna interwencja. Real Madrid wywalczył rzut rożny. Casemiro. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Zobaczmy jeszcze raz bramkę dającą prowadzenie w tym meczu. Benzema. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ale sprytnie Może zdecydować się na strzał. Balenciaga. No, może być groźnie. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Casemiro. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Raul Garcia. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Jest szansa, ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Sergio Ramos. Quintrao. Casemiro. I głową skierował piłkę do partnera. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Po pierwszych 45 minut... Mamy drugą połowę. Real prowadzi. Ciekawe, czy rywale zdołają to zmienić. Casemiro. Real Madrid teraz atakuje. Rodriguez. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Może uderzać na bramkę. Królewscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Muniain. Dobra wymiana podań. I tu Raspe. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Benzema! Nie ma gola. Uderzenie, Benzema! Dobrze, ma trochę miejsca na strzał. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Carvajal. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Casemiro. 15 minut drugiej połowy już za nami. Williams. Blisko pole karne, może strzelać. Uwaga, może być groźnie. Dośrodkowywał, ale nie trafiła piłka do adresata. Modric. Quintrao.
Szkoda, że nie opanował tej piłki. Sergio Ramos. Benzema. Luka Modric. Królewscy wyprowadzają atak. Dobra interwencja obrony. Muniain. Mikel San Jose. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze zagrał. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. No piłkę odebrali i stracił. Real Madrid zacznie od rzutu z autu na wysokości pola karnego. I mamy zmianę. No zastanawia się, czy nie strzelać. No dobra interwencja obrońcy. Po raz kolejny aut. Gareth Bale. Za mało miał tam miejsca, żeby uwolnić się od krycia i w efekcie mamy aut. Muniain. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Toni Kroos. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Ma dobrą okazję do strzału. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Muniain. Robi się niebezpiecznie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Rodriguez. Gareth Bale. Brawo, ładnie podał. Nieudany atak. Marcos. Blisko pole karne. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Quintrao. Rodriguez. Strzela! Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców. Ależ rewelacyjnie pokazał się w swoich pierwszych minutach na boisku. Dopiero co zmienił kolegę, a już posłał piłkę do siatki. I proszę, kolejna bramka dodana do tej ogromnej przewagi. I to w doliczonym czasie gry, no już zaraz skończą się te męki przeciwników. No przejął, ale nie opanował piłki. Ależ radość na trybunach, ale i na boisku też wśród graczy Realu Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu.
Santiago Bernabeu to drugi co do wielkości stadion w Hiszpanii i trzeci w Europie. Przed nim są Camp Nou i Wembley. To prawda, ale na świecie plasuje się już poza pierwszą dziesiątką. No, dzisiaj siedzi na ławce i nie wiadomo, ale być może na tym etapie kariery chce ją zakończyć. Chodzą plotki o jego emeryturze. Naprzeciw siebie dwa zespoły, których teoretyczną siłę ognia i styl gry znamy. To Puchar Hiszpanii, tu każdy zagra jako życie. Nic nie jest przesądzone. Lucas Silva. No, już blisko pole karne. Piłka opuściła boisko i wznowi bramkarz. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Blisko już do bramki. Zatrzymany atak. Piłka wyszła na aut. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Może być groźnie. Ronaldo strzela. Świetnie, brawa dla bramkarza. Entrao. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Lucas Vázquez. Podanie po skrzydle. Świetnie piąstkuje. Casemiro. Ale skozłował. Skozłowała mu trochę ta piłka w momencie uderzenia. Jest przejęcie i mają szansę. Fidel. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Quintrao. No, może być groźnie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Casemiro! Nie ma gola. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Atak przerwany, piłka wybita, zagrożenie na razie minęło. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Barbier. No, powoli podnosi się i chyba zaraz wróci do gry. Miejmy nadzieję, że nie odniósł poważniejszej kontuzji. Im szybciej sędzia wpuści go na boisko, tym lepiej. Już blisko pola karnego. I po odbiorze strata piłki. Rodriguez. Ależ ten chłopak ma ambicje. Kontuzja musiała być bolesna, ale jest już gotowy do wejścia na boisko. Na szczęście kontuzja okazała się mniej poważna niż początkowo sądziłem. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji.
Massimo Navarro. Carvajal. A teraz Cristiano Ronaldo. Nieporozumienie i strata piłki. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Carvajal. Casemiro. Robi się niebezpiecznie. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. A teraz Cristiano Ronaldo. No, na dobrych chęciach teraz się skończyło. Blisko pole karne, może strzelać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dobre to prostopadłe podanie. Szansa na objęcie prowadzenia. Fidel. Blisko pole karne. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Zawodnicy właśnie rozpoczęli drugą połowę meczu w Pucharze Hiszpanii. Pierwsza połowa była bardzo ciekawa. Nie mogłem się doczekać drugiej. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No, już blisko pole karne. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Zdecydował się dośrodkować. Nacho Fernandez. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Lucas Silva. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Rodriguez! Jest! To trafienie daje im jedną bramkową przewagę. To bramka jak najbardziej zasłużona. Po tylu strzałach przy takiej przewadze w końcu musiała paść. Na pewno. Górują dziś nad rywalem pod każdym względem. Grają swobodnie i dyktują warunki. Połowę przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Niestety, stracił piłkę. Simon Navarro. Fidel. Arbiter odgwizduje faul piłkarza Realu Madryt. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Benzema pojawi się na boisku.
Minęło 15 minut drugiej połowy. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Blisko już do bramki. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Przeciwnicy przejęli. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Barbier. Brawo, piłka przechwycona przez Cristiano Ronaldo. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Stracili piłkę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Lucas Silva! Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Słuszna decyzja trenera. Zawodnik ma na koncie żółtą kartkę. Nie chciał ryzykować i zdejmuje go z boiska. Cristiano Ronaldo. I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Są partnerzy obok niego. Out. Real Madryt wznowi grę. Lucas Silva. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Cristiano Ronaldo. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Zdobywają kolejną bramkę. Ich przewaga nad rywalami rośnie. Taką stratę trudniej już będzie przeciwnikowi odrobić. Królewscy pokazali przeciwnikowi, co potrafią. Strzelają w bramkę. Piękna bramka. Trzeba umieć. Cristiano Ronaldo, popatrzmy w powtórce, jak zdobył bramkę strzelając głową. Trzeba też dodać, że dośrodkowujący ładnie znalazł Ronaldo tym dograniem. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. No, kto przejmie tę piłkę? Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Gareth Bale. Jest! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili. Ależ rewelacyjnie pokazał się w swoich pierwszych minutach na boisku. Dopiero co zmienił kolegę, a już posłał piłkę do siatki. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Uderzył tuż pod poprzeczkę. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3 do 0. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Fidel. Barbier. Podanie po skrzydle. Kroos przechwytuje podanie przeciwnika. Lucas Silva. Teraz przejęli to podanie i co dalej? What? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Quintrao. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Szansa! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Potwierdzają swoją dobrą postawę w tym spotkaniu. Teraz nikt już nie powinien mieć wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Spójrz na tego gola z innego kąta.
Obrona praktycznie nie istnieje. Jest 4-0. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. I nic dodać, nic ująć. Przechwyt, ale nie opanował. Blisko już do bramki. Uwaga, zacentrował w pole karne. Uderzenie Cristiano Ronaldo. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Ależ radość na trybunach, ale i na boisku też wśród graczy Realu Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu. Świetnie się spisali. Pierwszy akt wygrali. W dwumeczu będą mieli dodatkowy zastrzyk pewności siebie. Masz rację, z pewnością pomoże im to w ostatecznym rozrachunku. Jak dzisiaj spisał się Toni Kroos? Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół w wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce. Zdeprymować przeciwnika.